Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam wszystkich serdecznie dzisiaj, w ten dzień, w weekend, na nowej aktualizacji lustra. Kochani, zobaczymy dzisiaj, co myślicie, co czujecie i co zamierzacie. Wy, czyli ty, osoba pytająca, i twoja osoba ukochana. Oczywiście osobą ukochaną może być mężczyzna lub kobieta, w zależności od waszych płci, wyborów i konstelacji, i upodobań i zainteresowań. Także nie pytajcie mnie, kochani, czy jest to tylko wróżba dla kobiet, czy tylko to jest wróżba dla mężczyzn, ponieważ każdy z was ma inne relacje, tak? Kochani, zapraszam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, proszę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, zostań z nami i otrzymuj od YouTube'a codzienne zawiadomienia o moich premierkach. Oczywiście zapraszam was do komentowania pod filmikiem. Napiszcie mi, czy wróżba z wami rezonuje i napiszcie mi po prostu krótko lub długo, jak wolicie, nawet wyślijcie mi, nie wiem, smajlik, serduszko, jedno słowo, jedno zdanie lub waszą historię. Napiszcie, czy rezonuje ta wróżba z wami, ponieważ ja bardzo lubię czytać wasze komentarze. Czytam je codziennie i potrzebuję po prostu waszej energii, tak? To jest wymiana energii. Więc kochani, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam was oczywiście na wróżby indywidualne, kochani. Piszcie mi e-maila, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną i ja odpiszę wam od razu, jakie są opcje różnych wróżb i jakie są warunki. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładne, ponieważ robię je na podstawie waszych dat urodzenia, zdjęć i waszych konkretnych problemów. Dobrze, kochani, zaczynamy. Po stronie lewej karty Lenormanda to jest wasza osoba ukochana. Po stronie prawej to jesteście wy, taka sama talia kart Lenormanda, wy, osoba pytająca. Nie ma w ogóle tutaj różnicy, nie ma podziału na płci. Osoba ukochana, osoba pytająca i w środku, co was łączy? Karty Tarota. Zaczynamy. Myśl o swojej osobie ukochanej. Co myśli osoba ukochana? 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 Co czuje osoba ukochana? Co zamierza osoba ukochana? Dobrze, i teraz osoba pytająca. Co myśli osoba pytająca? Co czuje osoba pytająca? Co czuje osoba pytająca? Co czuje osoba pytająca? Co zamierza osoba pytająca? Co was łączy? Co was łączy? Wasze myśli? Co was łączy? Wasze myśli?
Co Was łączy? Co czujecie? I co zamierzacie? Dobrze, zaczynamy, kochani. Więc Wasze myśli to presja czasu. Zdenerwowanie, że czas mija, najwyższy czas, by się pogodzić, by się zobaczyć, by komunikować. Z drugiej strony czas leczy rany, z drugiej strony wszechświat decyduje o czasie, odpowiednim czasie, by zacząć jeszcze raz, by dać Wam nową szansę, by dać Wam jeszcze czas do namysłu, czas do przeanalizowania. Kochani, nie bądźcie tacy sfrustrowani, że już musi się coś wydarzyć. Nie siedźcie jakby jak na jajku, tak? I nie róbcie presji też, ponieważ niektóre sprawy muszą toczyć się wolno, ale wy myślicie, że już jest najwyższy czas, by się pogodzić, czy spotkać, czy zobaczyć, porozmawiać, wyjaśnić, tak? Wy, tutaj ta osoba ukochana, to jest strona tej osoby ukochanej, ta osoba ukochana myśli, że jest już najwyższy czas, by to właśnie naprawić i wszystko dobrze się rozwiązało, by się wszystko dobrze rozwiązało, tak? Także ta osoba jest tutaj bardziej pod presją czasu. Ty znowu również, ponieważ czekasz. Czekasz, wyczekujesz, patrzysz, myślisz. Chcesz wiadomości, chcesz spotkania, to samo praktycznie wyczekujesz na tą wiadomość, wyczekujesz na tą nową szansę, nową próbę. I jeszcze jesteś bardzo tutaj taka atrakcyjna, ponętna, powabna, więc być może jesteś spragniona tego zbliżenia, być może jesteś stęskniona za Waszą intymnością, seksualnością. Oboje jakby macie tutaj albo właśnie tą presję czasu, co mówiłam, albo chęć, by się spotkać, by wyjaśnić sprawy. Co Was łączy na poziomie myślowym, na poziomie mentalnym? To jest król mieczy. Król mieczy to jest to, że oboje, nie wiem, coś odcięliście i teraz myślicie, tak? Myślicie bardzo na poziomie głowy, na poziomie mózgu, na poziomie mentalnym. Myślicie, analizujecie, przemyślacie, po prostu, nie wiem, wyciągacie wnioski lub się zastanawiacie, obmyślacie plan działania. Bardzo jesteście tutaj w głowie, tak? No i bardzo jesteście tacy jakby oziębli, na dystans, oboje. To Was właśnie tutaj łączy. Uczucia. Uczucia Twojej osoby ukochanej. I tutaj wydarzy się bardzo coś ciekawego, ponieważ zobaczcie, w uczuciach, w Waszych sercach oboje jest identyczna karta na takiej samej pozycji, kosa. Czyli coś zostało zablokowane, ucięte, przecięte, zerwane, skończone, raptownie, szybko, nieoczekiwanie. I oboje jesteście tym zranieni, oboje jesteście tym, no być może nawet przerażeni, zaszokowani, zasmuceni. Także tutaj na pewno nie ma kontaktów, nie ma komunikacji, nie ma spotkań. I to oczywiście zranienie tą kosą przysłowiową, tak? Zranienie tym zerwaniem, tym zablokowaniem jest tutaj widoczne. Także dlatego tutaj osoba ukochana potrzebuje czasu, by wyleczyć tą sytuację, tak? Dlatego też oboje namyślacie się, jak macie tutaj jakby wrócić do siebie, co zrobić, tak? Dobrze. Co Was łączy na poziomie uczuć, kochani? To jest ból, troska, smutek, rozczarowanie, spustoszenie, strata, nędza taka emocjonalna. To jest pesymizm, to jest żal, to jest jakiś taki sceptyzm, rozczarowanie właśnie. No, siedzicie pasywnie, płaczecie, czy
Jesteście zasmuceni, załamani i nie widzicie tutaj nowej szansy, nowy klucz, który może otworzyć te drzwi i otworzyć jakąś nową szansę między wami. Nie dostrzegacie tego, ponieważ jesteście oboje pogrążeni na razie w smutku z tego względu, co się wydarzyło, tak? Zostaliście po prostu tutaj zranieni tym raptownym zerwaniem kontaktu, raptownym końcem. Jakie są zamiary Twojej osoby ukochanej? Twoja osoba ukochana chce wszystko wyjaśnić. Chce, by dalej wszystko ułożyło się dobrze, pomyślnie, by spełniły się tej osoby marzenia, by wszystko doszło do normy, żeby doszło do zgody, do komunikacji, tak? Do wyjaśnienia spraw, by znowu ta relacja była pod szczęśliwą gwiazdą, by dać sobie znowu szansę na szczęście. Także tutaj ta osoba jeszcze jest dobrej nadziei, dobrej myśli, że uda się wszystko wyjaśnić, wszystkie te komplikacje, tak? Wszystkie te zawikłania, wszystkie te nieporozumienia, które doprowadziły do tej ciężkiej sytuacji, zawikłanej, zawiłej, że tutaj da się to wyjaśnić. Wasze osoba pytająca zamiary, no na razie jest to tęsknota. Tęsknota za tą osobą ukochaną, myślicie wieczorem i nocą, wieczorami i nocami, być może o tej osobie źle śpicie, być może macie jakąś duchową tutaj więź, gdzie czujecie obecność tej osoby waszej ukochanej. No, widać tęsknotę też ogromną, tak? I rozmyślania. Jest ta osoba i ta relacja dla Was bardzo ważna, istotna. Myślicie, że jest to ktoś z przeznaczenia i chcecie po prostu tutaj się pogodzić, ale nie możecie też wpadać za dużo w iluzję, tak? Że wszystko będzie dobrze, jak się pogodzicie i tak dalej. Ponieważ być może należy ciężko pracować nad tym związkiem, jeśli są jakieś tutaj problemy, zawikłania, komplikacje. Co Was łączy na poziomie zamiarów? To jest Królowa Monet. To jest karta stabilizacji, karta działania zgodnie ze sobą i z otoczeniem. To jest karta chęci by mieć stabilną relację, by mieć po prostu stabilność wokół siebie, tak? Czyli oboje jakby pragniecie tej stabilizacji, ale chcecie również działać w zgodzie ze swoimi jakby tutaj potrzebami, tak? Królowa Monet to jest oczywiście żywioł ziemi i bardzo stabilna osobowość, ale ona słucha głosu swojego wewnętrznego i działa zgodnie ze sobą i z otoczeniem, w harmonii z sobą i z otoczeniem. Także na pewno jest tutaj w zamiarach chęć stabilizacji, tak? No i tutaj potwierdzają to jeszcze te monety, to jest rycerz monet, oboje chcecie jeszcze być może zawalczyć, spróbować dać sobie szansę i pójść, znaczy zawalczyć o tą stabilność i stabilizację w waszej relacji. Także tutaj rycerz mówi oczywiście jeszcze o walce o tą relację, o walce, o zgodę, o porozumienie, o nową szansę. O to, by nastąpiła znów, czy powróciła znów komunikacja i spotkania. Zobaczmy jeszcze orakel miłosny, jakie tendencje miłosne są dla Waszej relacji. Proszę o wskazówkę dla tej relacji. Calling in your soulmate. To znaczy, posłuchaj głosu swojej duszy.
Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacje pomogą połączyć Was znowu razem. Czyli medytuj, wizualizuj, afirmuj, módl się lub proś Boga, jeśli wierzysz, tak? Lub zgłaszaj się do Twojego anioła stróża, proś Twojego anioła stróża, proś anioły, archanioły, by Ci pomogły, by Cię wsparły i by jakby stworzyły, czy pomogły, czy wsparły to, byś ze swoją osobą ukochaną znów się połączył, pogodził, pojednał, tak? Czyli proś tutaj wszechświat, opatrzność Bożą, anioła, anioły, zgłaszaj się do, znaczy rozmawiaj jakby ze swoimi aniołami i wsłuchaj się w głos swojego serca, czego chcesz, czego pragniesz, tak? Co chcesz, by się spełniło, zrealizowało. Zobaczę jeszcze orakel energetyczny, kochani. Proszę o wskazówkę dla tej relacji. 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 Spokój i opanowanie. Czyli poprzez spokój, opanowanie, medytację, tutaj zresztą powtarza się konsekwentnie. Widzicie, że ta osoba tutaj też siedzi spokojnie i medytuje. Wsłuchuje się również w głos swojego serca i jest tutaj zgodna z wszechświatem i otoczeniem. Także wsłuchajcie się w głos swojego serca, w swoje potrzeby, w głos swojej duszy. Medytujcie, afirmujcie, proście o wsparcie, by się pojednać z Waszą osobą, by się pogodzić. Ponieważ jest tutaj ewidentne w tej wróżbie, w tym rozkładzie, że brakuje tutaj kontaktów, spotkań, komunikacji i jest wielki smutek w Waszym sercu. I dlatego potrzebujecie spokoju. I dwa razy mamy tutaj kartę medytacji, afirmacji, wizualizacji, spokoju, cierpliwości. Tak? I proście swoje anioły o pomoc, o wsparcie, jeśli tego sami nie udźwigacie. Dziękuję serdecznie, kochani. I zapraszam Was oczywiście codziennie na mój kanał. Cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam Was, życzę Wam pięknego weekendu. Do usłyszenia już wkrótce.